Uwolnienie od demonów schizofrenii. Na początku należy powiedzieć coś jasno i wyraźnie: schizofrenia to nie brak balansu ani schorzenie, które da się wyleczyć lekami. Jest to demoniczna struktura wielu demonów. Dopóki osoba szukająca uwolnienia nie zda sobie w pełni z tego sprawy, będzie toczyć walkę z cieniem. Aby móc być uwolnionym od tego typu demonów. Osoba musi przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i zbawiciela. Osoba musi wyznać Jezusowi swoje grzechy, grzechy przodków oraz modlić się o przyjęcie Chrztu w duchu świętym. Módl się tak, Jezus, przyjmuje Cię jako mojego Pana i zbawiciela do mojego życia. Wyznaję wszystkie moje grzechy, jakie uczyniłem i przyjmuję wybaczenie za nie. Wyznaję też grzechy moich przodków, a w szczególności te, które bezpośrednio dały dostęp demonom składającym się na schizofrenię. Modlę się, abyś teraz ochrzcił mnie w duchu świętym z manifestacją nowych języków według dziejów apostolskich, rozdziały dwa oraz 19. Obdarz mnie także wszystkimi darami ducha, o których mowa jest w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12. Teraz spędź trochę czasu dziękując Bogu za zbawienie, chrzest oraz cuda, które uczyni w twoim życiu. Schizofrenia to grupa demonów, która musi być związywana dziennie aby osłabić jej wpływy. Każdego dnia osoba szukająca uwolnienia musi związywać te demony, łamać ich moc oraz nakazywać aby każdy z wymienionych wychodził wraz z ich pobratymcami. Wzór modlitwy w imieniu Jezusa Chrystusa i autorytecie danym mi, jako osoby zbawionej w Jezusie, nakazuję, aby następujące demony i ich podwładni byli związani. Łamię ich moc i nakazuję, aby opuszczali gromadnie wszystkie części mojego ciała, duszy oraz umysłu. Prostytucja, rozczarowanie, przymusy wyznawania, samooszukiwanie siebie, odrzucenie, nienawiść, morderstwo, upartość, krnąbrność, szaleństwo. Postradanie zmysłów. Choroby psychiczne. Niechęć do nauki. Kontrola. Bierność. Zwodzenie. Alkoholizm. Poczucie niższości. Brak logiki. Fantazjowanie. Bawienie się myślami. Nieszczerość. Ośmieszanie tych, co mogą pomóc. Dyktowanie warunków. Brak poczucia bezpieczeństwa. Poleganie na ludziach. Poleganie na lekarzach. Poleganie na lekach. Lekoman. Bierność. Brak dawania oporów demonom, rozlazły umysł, załamywanie rąk, łamanie obietnic, niestabilność, depresja, perwersje, wahanie się, nieumiejętność podjęcia decyzji, brak wiary, fobie, strach, lęk, samoodrzucanie, szukanie przychylności innych, rozwiązłość, samooskarżanie się, zazdrość, zawiść, nieudolność, ucieczka od życia, upór w błędzie. Upór w herezji, nierozumienie Biblii, blokada pisma, szukanie opiekuna, matkowanie, zaborcza żona, brak samozależności, depresja, pławienie się w melancholii, groźby, grożenie samobójstwem, samobójstwo, urojenia, pycha, próżność, egoizm, frustracja, zniecierpliwienie, kwestionowanie, mądrzejszy od Boga, niepewność, gorycz, uraza, agresja. Zemsta, ucieczka, zamieszanie, spieranie się ze słowem, nieuczciwość, drobne kłamstewka, wierzenie w kłamstwa diabła, panicz, paniusia, tłumaczenie się, fałszywa osobowość, pokój z diabłem, brak oporu diabłu, strach przed demonami, fałszywe myśli, fałszywe odczucia, bujna wyobraźnia, strach przed ludzką opinią, tłumaczenie innych, lęk przed odrzuceniem, lęk przed wyborem. Lęk przed napominaniem, samotność, wmawianie sobie chorób, symulant, nadwrażliwość, emocjonalny wrak, usprawiedliwianie grzechów, podpieranie się schizofrenią, nerwowość, obłęd, szaleństwo, urojenia, zwidy, omamy, obsesje, nieudolność, kaleka życiowa, głupota, naiwny, bezgraniczna ufność, złesny, prorok fatalizmu, zaburzenia, psychotyk. Wariat, wariatka, brak zaufania do Boga, gniew, nieumiejętność słuchania, podejrzliwość, szukanie dziury w całym, paranoje, brak biblijnych fundamentów, brak biblijnego światopoglądu, zamykanie się na pomoc, odrzucanie uwolnienia od demonów, czary, czupurność, upór, grzechy generacyjne, zaborczość, narzekająca żona, jezebel, achab, podstęp, duma. Złudzenia. Ucieczka od walki duchowej. Gniew. Wieczne rozpamiętywanie. Życie przeszłością. Chimery. Uparty jak osioł. Duchowe warzywo. Spaczony umysł. Związany przez demony. Klątwy. Stłamszony wzrost. Lewiatan. Rozpacz. Nieposłuszeństwo Bogu. Humanizm. Psychopatyzm. Kontrolujący rodzice. Kontrolująca matka. Kontrolujący ojciec. Kontrola religijna. Grzechy rodzinne. Niezrozumienie Biblii Blokada objawienia Trzymanie się kurczowo fałszu Trzymanie się złudzeń demonicznych Trzymanie się urojeń Skrajności Pokazywanie palcem na innych Wybiegi Schizoid Brak wytrwałości Lenistwo Poddawanie się Groźby zrobienia sobie krzywdy Gierki myślowe Zaprzeczanie demonizacji Konformista Brak duchowego rozsądzenia Bałwochwalstwo Lekoman Fałszywa Pokora Ławienie się w rozpaczy, bunt, warownie, bloki, współpraca z demonami, bunt, upór, manipulacja, zwiedzenie, brak wiary, odrzucenie, osobowość Izabel, miganie się, mamincycek, leżenie w bezradności, pod zaklęciem, zaprzeczanie istnienia demonów, brak oporu diabłu, wątpienie w Boże obietnice, słaba wola. Wykręty, wymówki, brak zaufania, zwalczanie namaszczenia, baal, nieudolność, ślamazarność, płaczliwość, brak instynktu samozachowawczego, nieracjonalne zachowanie, dziwactwa, chorowitek, herezję, kretynizm, opozycja, uparty jako osieł, demony religii, nauki ludzkie, ekumenizm, marudzenie, narzekanie, wiecznie niezadowolony, porzucanie Bożej Woli i powołania. Zmyślanie, siedzenie pod kocykiem, zaniedbywanie się, brak dyscypliny, obżarstwo, ucieczka w jedzenie, ucieczka w picie, ucieczka w leki, ucieczka w narkotyki, brak celu w życiu, brak wizji, wróżby, horoskopy, fałszywe proroctwa, emocjonalny schiz, usprawiedliwianie zła, wiele osobowości, pod urokiem, lenistwo, próżniak, pijak, nie mycie się, brak higieny osobistej, zaniedbanie. Rozpusta, zdradliwość, zawodność, nie można polegać, niesłowność. Nakazuję w imieniu Jezusa, aby każdy z tych demonów wychodził ze mnie. Jezus Chrystus cię gromi, szatanie. Jezus Chrystus cię gromi, szatanie. Czytaj wersety o wierze, wzmacniaj się w niej i wyznawaj zwycięstwo wiary. Każdego dnia związuj te demony i niszcz ich wpływ na twoje życie. Spędzaj czas przed Bogiem, aby dał ci siłę i oczekuj wielkich cudów uwolnienia. Amen.